Podczas ostatnich Mistrzostw Świata piłkarski internet obiegło nagranie z szatni Arabii Saudyjskiej w przerwie meczu z Argentyną, kiedy trener Saudyjczyków, Hervé Renard, przy stanie 1-0 dla Albi Celestes, zagrzewa swoich piłkarzy do boju. Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. Messi, you want to rally to go to mark him in the middle? Take your phone, you can make a picture with him, huh, if you want. Yes, but no. You are in front of the defense. You have nobody. He's going to follow. With ball, you are good. بالكورة احنا كويسين. Did you see what you did? شفتوا ايش سويتوا؟ You don't feel something here? ما حسيتوا بشيء الوقت المناسب اللي تضغط فيه وتكسب؟ You don't feel we are able to come back? ما كان عندك احساس اننا نقدر نرجع ونعادل؟ You don't feel it? Come on guys, come on, this is a World Cup. رجاء شباب هذا كاس عالم. Give everything. نعطي كل شيء. When you are at the edge of the box, you are like this. قدام مرمى اوه بينك زين ركز عشان تسجلها لو جاتك الكوره تكون مستعد انك تلعبها وتسجل انا ليه هاي كمان نكون زين كاستل يلا حرك راسك يلا. Zaledwie 8 minut po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę Arabia Saudyjska prowadziła już 2-1, następnie utrzymując ten rezultat do końca i doprowadzając do jednej z największych sensacji w dziejach mundiali. Hervé Renard to mistrz motywacji. Od zawsze podkreśla, że jego zespół musi stanowić kolektyw. Przed finałem Pucharu Narodów Afryki w roku 2012, gdy prowadził Zambię, udał się z całym zespołem na plażę, w okolicach której w latach 90. doszło do katastrofy lotniczej z udziałem zambijskich piłkarzy. 3 dni po tym, gdy Renard z zawodnikami odwiedzili to miejsce, jego zespół świętował Mistrzostwo Afryki. Sponsorem kanału jest Superbet. Wraz z kodem FUTGOL pełnoletni widzowie otrzymują cashback do 3500 zł, 20 zł za pobranie aplikacji, bonus od depozytu 200 zł oraz przy wpłacie co najmniej 50 zł, dodatkowo darmowy zakład o wartości 34 zł. Więcej informacji w opisie. Un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada, muchachos. 45 días sin ver nuestra familia, muchachos. 45 días. El Dibu fue papá. Fue papá y no pudo ver la hija todavía. No la pudo hacer papá. El Chino igual. Lo vio un ratito nomás. Tuvo un ratito nomás, muchachos. ¿Y todo por qué? Por esto, por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. A un pasito. Y sabes que lo mejor de todo, que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Przemowa, którą wygłosił Leo Messi w roku 2021 przed wyjściem na finał Copa America z Brazylią, przyniosła pozytywne efekty. Albi Celeste wygrali 1-0, a Leo sięgnął po swoje pierwsze trofeum z drużyną narodową. Z kolei takimi słowami pierwsze trofeum z reprezentacją uczcił Cristiano Ronaldo. Segundo, os jogadores, o nosso staff participou, toda a malta que esteve envolvida nesta conquista, nada acreditava em Portugal e a verdade é que conseguimos. A todos, conseguimos. Muito feliz, um dos dias mais felizes da minha vida, nem em troféus individuais, nem em Champions. Este é o momento mais feliz da minha vida, já chorei 3 ou 4 vezes. Hitem internetu została w minionym roku przemowa Zlatana Ibrahimowicza, który swoimi słowami po wygranym mistrzostwie przez Milan poruszył całą szatnię. Non tanti hanno creduto in noi. Però quando abbiamo capito di fare sacrificio, soffrire, credere e lavorare. Quando questo momento è entrato, siamo inventati un gruppo e con gruppo è possibile fare queste cose che abbiamo fatto. Oggi siamo campioni d'Italia. Sono molto orgoglioso di tutti voi. Adesso fammi un favore, festeggiate come campioni perché Milano non è Milano. Italia è Milano!
Kapitanowie i ważni piłkarze często zabierają głos w decydujących momentach, jednak odpowiedzialność za psychiczne nastawienie graczy do meczu spoczywa rzecz jasna na barkach trenerów. Pep Guardiola przed pierwszym gwizdkiem starcia Barcelony z Manchesterem United w roku 2009 w ramach finału Ligi Mistrzów wyświetlił graczom blaugrany film przedstawiający ich akcje na boisku wraz z podkładem muzycznym z filmu Gladiator. Niektórzy piłkarze, w tym Victor Valdes, przyznali po latach, że wywołało to u nich tak silne emocje, że w pierwszych chwilach meczu nie potrafili się otrząsnąć. Zagrzać drużynę do walki potrafi także trener reprezentacji Austrii, kiedyś szkoleniowiec Manchesteru United czy RB Lipsk, Ralf Rangnick. Mistrzem przemów nie był ponoć Arsène Wenger, który zdarzało się, że w przypadku niekorzystnego wyniku po pierwszej połowie milczał przez całą 15-minutową przerwę, chcąc wyrazić w ten sposób swoje niezadowolenie. Podczas sezonu 08-09 na fatalny pomysł wpadł trener Hull City, Phil Brown. Jego podopieczni w tamtej kampanii grali powyżej oczekiwań. Przed wyjazdowym meczem z Manchesterem City zajmowali 6. pozycję w tabeli. Jednak już po pierwszej połowie potyczki z obywatelami przegrywali 0-4. Brown w przerwie powiedział piłkarzom, że zamiast schodzić do szatni, powinni usiąść w kółku na murawie przy trybunie kibiców Hull. Najpierw podziękował fanom oklaskami, a następnie zaczął krzyczeć po swoich graczach. Cały stadion oglądał, jak Brown wyżywa się na swoich podopiecznych. Było to dla nich wyjątkowo upokarzające. Oczywiście takie zachowanie nie przyniosło oczekiwanych efektów. Mecz zakończył się porażką 1-5, a drużyna rozpoczęła swoją drogę w dół tabeli. Ostatecznie szczęśliwie uniknęła spadku. Rok później Jimmy Ballard nawiązał do tej sytuacji, prezentując słynną cieszynkę po tym, gdy strzelił gola Manchesterowi City, także w meczu wyjazdowym. Sir Alex Ferguson znany był ze swoich wybuchów agresji. Stawał nad piłkarzem, do którego miał pretensje, i zaczynał po nim krzyczeć, co nazwano suszarką. Rok temu w zrealizowanym dla Canal Plus materiale opowiedział mi o tym były gracz Czerwonych Diabłów, Angelo Enriquez. He's the guy who comes into the room and everybody stops talking, you know, like everybody respects him. And whenever I would go to the games, to watch the games, I wasn't normally in the squad, but I will be like close to it. I'll go into the changing room and like be with the team in the games at home in Old Trafford. Every time in halftime, he will go and it would be like an explosion, you know, like even if they were doing a good game, if there was one mistake, you could hear from outside how he was yelling and pissed and not accepting any mistake. I mean, he was also a guy who wanted perfection from his team, and after in the second half the team would go out like a totally different team. I mean, even more aggressive, try not making mistakes, and you could feel that kind of fear in the players of making the same mistake again, you know. Podczas sezonu 04-05 Chelsea w 36. kolejce rozgrywała mecz, który w przypadku zwycięstwa dawał jej mistrzostwo. Do przerwy utrzymywał się wynik 0-0, a gra we Blues nie porywała. Jose Mourinho zaczął krzyczeć do piłkarzy, by ci oddali koszulki, ponieważ nie są ich godni. To rozjuszyło zawodników londyńskiego klubu na tyle, że w drugiej połowie zdobyli 2 gole, sięgając tym samym po tytuł. Oczywiście niektórzy trenerzy nie znają umiaru. Były trener Liverpoolu, Gerard Houllier, wygłosił tak wyczerpującą przemowę, że trafił do szpitala z podejrzeniem ataku serca. Roy Keane jako trener był w stanie niszczyć przedmioty w szatni, takie jak chociażby tablica taktyczna. Rolly Howard, który prowadził zespół Marine AFC przez 33 lata, sam przyznał, że zdarzało mu się zdewastować drzwi w szatni, przez co później piłkarze nie mieli możliwości wyjścia na boisko.
Przygotowywanie przemówień na pewno nie jest łatwym elementem trenerskiego fachu. Mecze rozgrywane są czasami nawet 2 lub 3 razy w tygodniu, więc łatwo jest popaść w rutynę i przytaczać za każdym razem te same teksty. Chorwacki trener Miroslav Blazewicz przyznał kiedyś, że spędził 7 godzin na napisaniu 10-minutowej mowy. Kevin Kallis, były szkoleniowiec Swansea, tak bardzo nie potrafił przemawiać do zawodników, że w pewnym momencie obowiązek ten przejęli sami piłkarze. Czesław Michniewicz lubi uderzać w sentymenty. Chcąc zmotywować naszych piłkarzy na mistrzostwach w Katarze, zawiesił na ścianach plakaty z fotografiami poprzednich ekip, które reprezentowały Polskę na mundialach. Odniósł się do tego w swojej przemowie na odprawie. Możemy być tylko raz na mistrzostwach w Katarze i tych drugi raz tych mistrzostw nie powtórzymy. Dlatego wykorzystajmy ten czas, tak jak patrzymy sobie tutaj na historię. My dzisiaj tworzymy historię, panowie, tworzymy taki plakat i ten plakat trzeba stworzyć możliwie jak najlepiej się da, żeby to zdjęcie było jak najlepsze, żeby o was mówiła historia, o nas, żeby mówiła historia i po to tu przyjechaliśmy. W polskiej szatni często głos, rzecz jasna, zabiera także kapitan Robert Lewandowski. Grajmy spokojnie, mamy jakość, grajmy pewnie, dokładnie, szybko piłką, niech oni biegają, a jak tracimy, szybki doskok, druga piłka, zbieramy, wtedy jest podanie do przodu. Dawać, mamy, wiemy co mamy grać. Kto wygrać? My musimy walecznością najpierw na boisku pokazać, że chcemy grać, chcemy utrzymać się przy piłce, chcemy strzelić bramkę, dobrze będziemy bronili. Bez tego żadne pykanie, granie nam nie pomoże. My jesteśmy reprezentantem, która musi walczyć i do tego dołożyć naszą jakość, to co chcemy grać w piłkę, to co chcemy wychodzić na pozycji i w obronie. Tylko tak możemy dzisiaj wygrać i zdobyć punkty. I to jest nasze zadanie, musimy o tym pamiętać. Dawać, idziemy! Rzecz jasna, Polak też jest znaczącą postacią w szatni klubowej. Jeszcze w czasach gry dla Bayernu ponoć wygłosił inspirującą mowę w przerwie finału klubowych mistrzostw świata z ekipą Tigres. To on wpadł na pomysł, by w drugiej połowie wykonywać więcej dośrodkowań i to właśnie w taki sposób później padła jedyna bramka w tamtym meczu. Wracając jednak do polskiej szatni, często przemawiają w niej także inni doświadczeni gracze. Panowie, w tej grupie jest wystarczająco doświadczenia, żeby wiedzieć, że to nie będzie łatwy mecz, ale żeby wygrać i zdobyć 3 punkty, dzisiaj każdy z nas musi nieważne, czy to Andora, Anglia, na tym samej intensywności, co poprzednim meczu. I zdobędziemy 3 punkty. Panowie, możemy godzinę gadać o taktyce, ale jak dzisiaj nie będziemy gotowi na walkę, to nie mamy co wychodzić na boisko. Wiemy, jak wyglądają mecze z zespołami z Wysp. Albo jesteśmy kurwa na wojnie, albo przegrywamy. I pamiętajmy, wracamy do miejsca, gdzie ostatni raz przegraliśmy 8 lat temu, tak? Więc wracamy do naszego domu, wracają kibice i pokażmy, że potrafimy grać dobrze w piłkę i wygrywać! To wygramy! Polska! Adam Nawałka nie zgadzał się na nagrywanie wydarzeń z szatni, jednak kamery Łączy Nas Piłka zarejestrowały jego przemowę podsumowującą eliminację do Mistrzostw Europy 2016. Myślę, że to dopiero początek. Dzisiejszy taki ten mały finał to początek nowej drogi. Nowej drogi ku blaskowi polskiej piłki. Najsłynniejszą przemową Kazimierza Górskiego jest ta wygłoszona przed meczem z Argentyną na Mistrzostwach Świata 1974. Planem naszego trenera było zaskoczenie rywala i postawienie akcentu na pierwsze mocne uderzenie. Musicie przez pierwsze 15 minut atakować i strzelić bramkę. Nie możecie dać się uśpić sposobem gry przeciwnika. Pamiętajcie, przez 15 minut mocne uderzenie. Plan Górskiego zadziałał w 100%. Już po 9 minutach prowadziliśmy 2-0. Ostatecznie ograliśmy Argentynę 3-2. Niestety, obecny szkoleniowiec naszej kadry, Fernando Santos, jest niechętny kamerom w szatni. Nie ma się co dziwić, bowiem nagrywanie rozmów trenera z drużyną może zaszkodzić samemu szkoleniowcowi, o czym przekonał się chociażby John Seaton, niegdyś trener Leyton Orient. W latach 90. pozwolił on na filmowanie swojej pracy od kulis ekipie z kanału Channel 4, która tworzyła film dokumentalny o tytule Leyton Orient – Yours for a Fiver. W materiale ukazano jego wybuchy wściekłości. Obrażał on swoich graczy, groził im i wyzywał na pojedynek bokserski. Program przedstawiał go jako absolutnego szaleńca, podczas gdy w rzeczywistości był jednym z najlepszych trenerów, z którymi pracowałem. Ten film praktycznie zakończył jego karierę w profesjonalnym futbolu, mówi Ian Hendon, wówczas gracz Leyton Orient. John Seaton zakończył karierę trenerską i został taksówkarzem. Do usłyszenia w kolejnym materiale.